Wiersze, jakie fabrykowaliśmy mniej lub więcej wszyscy w kolegium, odparł baron ze znudzoną miną, trzymając się roli sędziego, któremu nic nie imponuje. Dawniej błądziliśmy w mgłach osjanicznych. Malwiny, fingale, mgliste zjawiska, rycerze. Którzy wstawali z grobów z gwiazdami płonącymi nad czołem. A dzisiaj tę poetycką tandetę zastąpił Jehowa, sfery anioły, pióra serafinów, cała rajska garderoba odświeżona i połatana za pomocą słów takich jak nieskończoność, bezmiar, samotność, jaźń. Mamy jeziora, Słowa Boże, rodzaj uchrystianizowanego panteizmu, wzbogaconego rymem rzadkim, a mozolnie szukanym jak Szmaragd i katarakt, kiris i iris, etc. Słowem zmieniliśmy szerokość geograficzną. Zamiast bawić na północy, jesteśmy na wschodzie, ale ciemności zostały równie gęste. Jeśli oda jest ciemna, rzekła Zefiryna, oświadczyny wydają mi się bardzo jasne. A zbroja archanioła jest bardzo lekką suknią muślinową, rzekł Franio. Wprawdzie grzeczność nakazywała zachwycać się ostentacyjnie odą ze względu na panią de Barzytą, Damy wściekłe, iż nie mają w swoich służbach poety, co mieniłby je aniołami. Wstały jak gdyby znudzone, szepcząc lodowato no Bardzo ładne, niezłe, no, śliczne Jeśli mnie kochasz, nie będziesz komplementował Ani autora, ani jego, ani licy Rzekła do swego drogiego Adriana Lolota despotycznym tonem Którego nie ważył się nie usłuchać Ostatecznie to tylko frazesy Rzekła Zefiryna do frania. Miłość zaś jest to poezja w czynie. Wiesz, Zizi? Pomyślałem zupełnie to samo, ale nie byłbym umiał tego tak ładnie wyrazić. Odparł Stanisław, muskając się od stóp do głowy pieszczotliwym spojrzeniem. Nie wiem, co bym dała, rzekła Amelia do pana du Châtelet, aby doczekać się upokorzenia na is, która każe sobie świadczyć od Archaniołów, jak gdyby była czymś lepszym od nas. A nam każe się pospolitować z synem aptekarza i akuszerki, którego siostra jest gryzetką, a który sam pracuje u drukarza. Wstępuje w ślady ojca, bo to, czym nas uczęstował, to istne ziółka, rzekł Stanisław, przybierając jedno ze swoich wyzywających półz. Dobre są czasem ziłka, ale ostatecznie wolałbym już co innego. W jednej chwili całe towarzystwo jak gdyby się zmówiło, aby upokorzyć Lucjana jakimś rządłem arystokratycznej ironii. Nabożna Lili upatrywała sposobność do chrześcijańskiego uczynku, mówiąc, iż czas oświecić na IS, bliską popełnienie szaleństwa. Dyplomata Franiu podjął się przeprowadzić głupi spisek, którym wszystkie te małe duszy zainteresowały się jak rozwiązaniem dramatu i w którym zaświtała im plotka do obnoszenia na zajutrz. Dawny konsul, nie mający wcale ochoty na pojedynek z młodym poetą, który w obecności ukochanej wpadłby w szał za pierwszym obelżywym słowem, zrozumiał, iż trzeba zamordować Lucyana poświęcanym żelazem, wobec którego zemsta byłaby niemożliwa. Poszedł za przykładem, jaki mu dał zręczny Duszatle, kiedy chodziło o to, aby skłonić Lucyana do wygłoszenia wierszy. Podsunął się do biskupa, udając, iż podziela zachwyt jego wielebności. Następnie zmistyfikował go, objaśniając, iż matka Lucjana jest to kobieta wyższego umysłu, niezmiernie skromna, która dostarcza synowi tematu do wszystkich utworów. Największą, mówił. Radością dla Lucyana jest, gdy widzi, iż ktoś oddaje sprawiedliwość jego matce, którą ubóstwia. Raz zaszczepiwszy tę myśl biskupowi, franio zdał się na traw konwersacji, aby sprowadzić zabójcze słowo, które umyślił wymierzyć ustami jego wielebności. Kiedy franio z biskupem wrócili do koła. W którego środku znajdował się Lucjan, uwaga zaostrzyła się wśród osób, które mu już dawały pić małymi łykami cykutę. Zupełnie obcy salonowym manewrom, biedny poeta umiał tylko patrzeć na panią de Bargeton i głupio odpowiadać na głupie pytania, które mu zadawano. Nie znał nazwisk i tytułów w większości obecnych. Nie wiedział, jak się odzywać do kobiet prawiących brednie, za które mu było wstyd. Czuł się zresztą odepchniętym o tysiąc mil od tych angulemskich bożyszcz, słysząc, jak go nazywają to panem Chardon, to panem de Rubempre, podczas gdy między sobą wołają się Lolotą, Adrianem, Astolfem, Lili, Fifi. Zmieszanie jego doszło do szczytu, kiedy wziąwszy Lili za imię męskie, nazwał panem Lili brutalnego pana de Sénange. Nemlot przerwał Lucjanowy panem Lulu, które przyprawiło panią de Bargeton o rumieniec po same białka. – Trzeba być bardzo zaślepioną, aby wpuszczać tutaj i przedstawiać nam tego smarkacza – rzekł półgłosem. – Pani Margrabino – rzekła Zefiryna do pani de Pimontel po cichu, ale w ten sposób, by ją słyszano – czy nie znajduje pani wielkiego podobieństwa między panem Chardon a panem de Comte Croix? A podobieństwo idealne – odparła z uśmiechem pani de Pimontel. Sława ma swoje uroki, do których wolno się przyznać, rzekła pani de Bargeton do margrabiny. Są kobiety, które pociąga wielkość, jak inne małość, dodała, spoglądając na frania. Zephyrina nie zrozumiała. Konsul zdawał się jej bardzo wielki, ale Margrabina przeszła na stronę Nais, podkreślając śmiechem przycinek. Panie drogi, pan jesteś bardzo szczęśliwy rzekł do Luciana pan de Pimentel, który, nazwawszy go w przódy panem Chardon, poprawił się na nad Rubempre. Pan musi się nigdy nie nudzić. Czy pan szybko pracuje? Spytała Lolota tonem, jakim się mówi do stolarza: Czy długo potrwa robota takiej skrzynki? Lucian stał, jak ogłuszony pod tym ciosem maczugi, ale podniósł głowę, słysząc, jak pani de Bargeton odpowiada z uśmiechem: Moja droga, poezja nie rośnie w głowie pana de Rubanpret, tak jak trawa na naszych dziedzińcach. Pani, rzekł biskup do Loloty, niepodobna mieć nadto szacunku dla tych szlachetnych duchów, w które Bóg tchnął promyk swego światła. Tak, poezja jest rzeczą świętą. Kto mówi poezja, mówi cierpienie. Ileż milczących nocy kosztowały te strofy, które podziwiamy. Skłońcie się z umiłowaniem przed poetą, który pędzi prawie zawsze życie nieszczęśliwe i któremu Bóg z pewnością zachował miejsce w niebie między prorokami. Ten młody człowiek jest poetą. Dodał, kładąc rękę na głowie Lucjana, czy nie widzicie jakiejś fatalności wypisanej na tym pięknym czole? Szczęśliwy z tak szlachetnej obrony, Lucjan podziękował biskupowi tkliwym wzrokiem, nie wiedząc, że zacny prałat stanie się jego katem. Pani de Bargeton rzuciła na obóz nieprzyjacielski spojrzenia pełne triumfu, które wbiły się niby tyleż grotów w serca rywalek, zdwajając ich wściekłość. Och, wasza wielebność, odparł poeta, spodziewając się ugodzić te głowy głupców swoim złotym berłem, tłum nie posiada rozumu ani serca waszej wielebności. Nasze cierpienie nie są nikomu znane, nieznaną też nasza praca. Górnikowi z mniejszym trudem przychodzi dobywać złoto ze swej miny, niż nam wyrywać obrazy z wnętrzności najniewdzięczniejszego pod słońcem języka. Jeżeli celem poezji jest doprowadzać myśl do punktu, w którym każdy może ją widzieć i odczuwać, Poeta musi przebiegać wciąż drabinę ludzkich inteligencji, aby uczynić zadość wszystkim. Musi pod najżywszymi barwami ukrywać logikę i uczucie, dwie wrogie potęgi. Trzeba mu zamykać cały świat myśli w jednym okresie, streszczając całe filozofię w jednym obrazie. Słowem Wiersze jego są jak nasiona, których kwiaty powinny się rozwinąć w sercach, szukając w nich brust wyżłobionych własnymi uczuciami. Czy nie trzeba wszystkiego wycierpieć, aby wszystko oddać? A czuć całą metą, czy nie znaczy cierpieć? To też poezję poczyna się jedynie po ciężkich podróżach podjętych w rozległe krainy myśli i społeczeństwa. Czyż nie są nieśmiertelne trudy, będące rodzicielami tworów, których życie staje się bardziej istotne niż osób żyjących naprawdę? Jak Klarysa Richardsona, Kamila Scheniera, Delia Tibulla, Angelika Ariosta, Francesca Dantego, Alcest Moliera, Figaro Bomarszego? Rebeka Waltera Scotta i Don Quixote Cervantesa? I które nam pan stworzysz? zapytał du Châtelet. Zapowiadać takie twory, odparł Lucian, czyż nie znaczy dawać sobie dekret geniuszu? Zresztą tego rodzaju poczynania wymagają długiej znajomości świata, studium namiętności i interesów, studium, którego nie mogłem jeszcze dokonać, ale zaczynam, rzekł z goryczą, rzucając spojrzenie na brzmiały odwetem po tym kręgu. Mózg nosi swój płód długo. Poród będzie mozolny, wtrącił pan Duotua. Pańska nieoszacowana matka przyjdzie panu z pomocą, rzekł biskup. To tak zręcznie przygotowany słówko. Ta wyczekiwana zemsta zapaliła we wszystkich oczach błysk radości. Po wszystkich ustach przebiegł uśmieszek arystokratycznego zadowolenia. Podkreślony przez tę pana Bargeton, który po dobrej chwili zaczął się głośno śmiać. – Wasza wielebność jest trochę zbyt dowcipny dla nas w tej chwili. Te pani nie rozumieją waszej eminencji – rzekła pani do Bargeton, która tym jednym słowem sparaliżowała śmieszki i ściągnęła na siebie zdumione spojrzenia. Poeta, który czerpie wszystkie natchnienia w Biblii, posiada w kościele prawdziwą matkę. Panie de Rubempré, zechciej nam powiedzieć świętego Jana na Patmos, albo ucztę Baltazara, aby pokazać eminencji, że Rzym jest zawsze magna z Wergiliusza. Kobiety wymieniły śmieszki, słysząc w ustach na łacińskie wyrazy. W zaraniu życia najdzielniejsi ludzie nie są wolni od chwil omdlenia. Cios ten zepchnął od razu Lucjana na dno otchłani, ale tupnął oń nogą i wypłynął na powierzchnię, przysięgając sobie, iż zapanuje nad tym światem. Jak byk skuty tysiącem strzał, podniósł się wściekły i, Posłuszny głosowi Luizy miał wygłosić świętego Jana na patmos, ale po największej części zielone stoliki znęciły już partnerów, ciągnęli do kieratu swoich przyzwyczajeń, znajdując w nich przyjemność, której nie dała im poezja. Przy tym zemsta za tyle podrażnionych ambicji nie byłaby zupełna bez owej biernej wzgardy którą okazano rodzimej poezji opuszczając Lucjana i panią de Bargeton. Każdy okazał się nagle bardzo zajęty. Ten wdał się w rozmowę z prefektem o drodze powiatowej, ta poddała, aby urozmaicić wieczór trochę muzyką. Śmietanka miejscowa, czując się lichym sędzią w rzeczach poezji, była przede wszystkim ciekawa. Opinie rastyniaków i pimauntelów i skupiła się dokoła nich. Przemożny wpływ, jaki te dwie rodziny wywierały w całym departamencie, objawiał się zwłaszcza w wielkich okolicznościach. Każdy zazdrościł im i zabiegał o nie, każdy bowiem przewidywał, że może potrzebować ich poparcia. Jak pani znajduje poetę i poezję? spytał Jakub margrabiny, u której często polował. O, jak na wiersze pisane na prowincji rzekła z uśmiechem wcale niezłe. Zresztą, tak ładny poeta nie może nic robić źle. Wyrok wydał się wszystkim czarujący. Zaczęli go obnosić, przypisując mu Więcej złośliwości niż to leżało w intencjach margrabiny. Za czym uproszono pana du Châtelet o zakompaniowanie panu de Bartas, który zmasakrował wielką arię figara. Z chwilą, gdy raz otwarły się wrota dla muzyki, Trzeba było wysłuchać romancy rycerskiej, napisanej za cesarstwa przez Chateaubrianda, a odśpiewanej przez pana du Châtelet. Następnie przyszły kawałki młodych dziewczątek na cztery ręce na żądanie pani du Brossard, która chciała błysnąć talentem kamili przed panem de Severac. Pani de Bargeton. Zraniona lekceważeniem, jakie okazywano jej poecie, oddała wzgardę za wzgardę, usuwając się do buduaru na czas, przez który muzykowano. Za nią podążył biskup. Wielki wikariusz wytłumaczył eminencji głęboką ironię jej mimowolnego epigramu. Biskup pragnął go tedy naprawić. Panna Dorastyniak, którą poezja rozmarzyła, wsunęła się do buduaru, niepostrzeżona przez matkę. Siadając na kanapie, na którą pociągnęła Luciana, Luiza mogła niesłyszana i niewidziana przez nikogo szepnąć mu do ucha. Drogi aniele, nie zrozumieli cię, ale słodkie są twoje wiersze, powtarzam je rada. Lucjan, pocieszony pochlebstwem, zapomniał na chwilę swoich cierpień. Nie ma sławy tanio nabytej, rzekła pani de Bargeton, ujmując go za rękę i ściskając ją. Cierp, cierp, drogi mój, będziesz wielki. Cierpienia są ceną tej nieśmiertelności. Rada byłabym umieć znosić wysiłki walki. Niech cię Bóg strzeże od życia martwego i bez bojów, gdzie orle skrzydła nie znajdują dosyć przestrzeni. Zazdroszczę ci twoich cierpień. Ty przynajmniej żyjesz. Rozwiniesz siły, możesz żyć nadzieją zwycięstwa. Walka, która cię czeka, będzie chlubną. Kiedy dosięgniesz królewskiej sfery, w której błyszczą wielkie inteligencje, wspomnij sobie biedne istoty wydziedziczone przez los, których dusza dławiła się pod uciskiem moralnego azotu i które giną, mając świadomość, czym jest życie, a nie mogąc żyć, które mają oczy zdolne do jasnego widzenia, a nic nie widziały. Które posiadały delikatne powonienie, a nic nie czuły, prócz zapowietrzonych kwiatów. Wyśpiewaj wówczas losy rośliny, która usycha w głębi lasu, zduszona przez liany, przez wegetacje łakomy, bujne, nieupieszczona nigdy przez słońce, i która umiera, nie zakwitnąwszy nigdy. Nie był, żeby to poemat pełen straszliwej melancholii, temat wręcz fantastyczny? Cóż za cudowna kompozycja, taki obraz młodej dziewczyny zrodzonej pod niebem Azji, albo jakiej córy pustyni przeniesionej w zimny kraj zachodu, wzywającej swoje ukochane słońce umierającej z niezrozumiałego cierpienia, dławionej zarówno chłodem, jak miłością. Byłby to obraz wielu istnień. Odmalujesz w nim duszę, która zachowała pamięć nieba, rzekł biskup. Poemat taki musiał niegdyś powstać. Skłonny jestem widzieć jego fragment w pieśni nad pieśniami. Niech pan to napisze, rzekła Laura de Rastignac, wyrażając naiwną wiarę. W geniusz Lucjana. – Brakuje Francji wielkiego, świętego poematu, rzekł biskup. Wierzaj mi, chwała i fortuna staną się udziałem człowieka z talentem, który zechce pracować dla religii. On to podejmie wasza wielebność, rzekła pani de Bargeton z enfazą. Czy eminencja nie widzi idei żarzącej się już niby blask Jutrzenki w jego oczach? No – spoczyna sobie z nami dość szczególnie – rzekła Fifi. – Co ona robi? – Nie słyszysz? – harcuje oklep na wielkich słowach bez sensu. Amelia, Fifi, Adrian i Franiu ukazali się w drzwiach buduaru, Towarzysząc pani do która szukała córki, gotując się do odjazdu. Nais, rzekły obie panie zachwycone, już mogą zakłócić buduarowe aparty, byłabyś bardzo uprzejma, gdybyś zechciała zagrać jakiś kawałek. Moje drogie dziecko, odparła pani de Barge tą Pan de Rubampre powie nam swego świętego Jana na patmos wspaniały poemat Biblijny. Biblijny, powtórzyła fifina ze zdumieniem. Amelia i fifi wróciły do salonu, unosząc to słowo jako nowy żer dla drwinek. Lucjan wymówił się od deklamacji, tłumacząc się brakiem pamięci. Kiedy znów pojawił się w salonie, nie budził już żadnego zainteresowania. Każdy zajęty był rozmową lub grą. Poeta zbył się już wszystkich promieni. Właściciele ziemscy nie widzieli w nim nic. Ludzie z pretensjami obawiali się go jako elementu niebezpiecznego dla ich ignorancji. Kobiety, zazdrosną panią de Bargeton, Beatrycze tego nowego Danta, wedle wyrażenia generalnego wikariusza, rzucały mu zimne i wzgardliwe spojrzenia. Oto świat powtarzał sobie Lucian, wracając do umu okrężnymi drogami są bowiem chwile w życiu, w których człowiek chętnie obiera najdalszą drogę, aby przedłużyć bieg myśli, w których tonie i z których falą chce płynąć. Zamiast podciąć w nim odwagę, wściekłość odtrąconej ambicji dawała Lucjanowi nową energię. Jak wszyscy ludzie pociągnięci instynktem w podniosłą sferę, w którą weszli, zanim mają siłę się w niej utrzymać, obiecywał sobie wszystko poświęcić, byle pozostać w arystokratycznym świecie. Idąc rozbierał kolejno zatrute strzały, którymi go ugodzono, mówił głośno sam do siebie, miażdżył głupców, z którymi miał do czynienia. Znajdował cięte odpowiedzi na ich głupie pytania i wściekał się, że dowcip przychodzi mu tak po niewczasie. Skoro zbliżył się do gościńca ku Kubordo, wijącego się u stóp góry i ocierającego się o brzegi szarenty, zdało mu się, iż w świetle księżyca spostrzega Ewę i Dawida siedzących na pniu nad rzeką, opodal fabryki. Zeszedł ku nim małą ścieżynką. Podczas gdy Lucjan biegł po swoje udręczenia do pani de Bargeton, siostra włożyła perkalową suknię w drobne paseczki, słomkowy kapelusz, lekki jedwabny szal, ubiór prosty, ale który robił wrażenie strojności jak bywa u osób których naturalny wykwint podnosi najmniejsze przybory Toteż kiedy porzucała strój robotnicy ewa nadzwyczaj oni dawida mimo iż zdecydowany był mówić o swej sprawie kiedy podał rękę pięknej ewie aby ją prowadzić przez umu niezdolny był wykrztusić Słowa. Miłość lubuje się w owych pełnych czci o nieśmieleniach, podobnych uczuciu, jakie wspaniałość Boga budzi w wiernych. Młoda para kroczyła w milczeniu ku mostowi, aby się dostać na lewy brzeg szarenty. Ewa, którą milczenie to wprawiło w zakłopotanie, Zatrzymała się w połowie mostu, aby popatrzeć na wodę. Od tego punktu aż do miejsca, gdzie budowano prochownie, rzeka tworzy niby długą łachę, na której zachodzące słońce kładło w tej chwili radosne smugi. Ładny wieczór, rzekła, szukając tematu. Powietrze ciepłe, a świeże. Kwiaty pachną? Niebo wspaniałe. Wszystko przemawia do serca, odparł Dawid, próbując dopłynąć do swojej miłości przez analogię. Jakąż rozkosz dla kochających ludzi jest odnajdować w szczegółach krajobrazu, w przejrzystości powietrza, zapachu ziemi poezję którą mają w duszy, natura mówi za nich i rozwiązuje im język, rzekła Ewa, śmiejąc się, był Pan bardzo milczący, kiedyśmy szli przez umo, wie pan, że czułam się zakłopotana. Była Pani tak piękna, że oni miałem z odparł naiwnie Dawid. Jestem więc mniej piękna w tej chwili? Spytała. Nie, ale czuję się tak szczęśliwy, iż przechadzamy się tak we dwoje, że. Zatrzymał się zakłopotany, tocząc wzrok po wzgórzach, po których zbiega droga do Saint. – Jeśli pan znajduje jakąś przyjemność w tej przechadzce, cieszy mnie to niezmiernie. Czuję się w obowiązku odpłacić Panu wieczór, który Pan dla mnie poświęcił, odmawiając pójścia do pani Bargeton, był Pan również szlachetny, jak Lucian, który narażał się na jej gniew swą prośbą. Nie szlachetny, ale rozsądny, odparł Dawid. Skoro jesteśmy sami pod tym niebem, bez innych świadków prócz trzcin i krzaków okalających szarentę, pozwól mi, droga panu Ewo, abym ci się zwierzył z niepokoju, jaki budzi we mnie obecne życie Lucjana. Po tym, co mu powiedziałem, obawy moje wydadzą się pani z pewnością przeczuleniem przyjaźni. Ty, panno Ewo, i twoja matka. Uczyniłyście wszystko, aby go wynieść wyżej jego stanu, ale podsycając jego ambicje, czyście go nie pchnęły niebacznie na drogę wielkich cierpień? W jaki sposób zdoła się utrzymać w świecie, w który ciągnął go upodobania? Znam go. Należy on do natur lubiących zbiory bez pracy. Obowiązki towarzyskie pochłoną mu czas, a czas to jedyny kapitał ludzi, którzy mają za cały majątek swą inteligencję. Lubi błyszczeć. Świat będzie drażnił jego pragnienia, których żadna suma nie zdoła zaspokoić będzie wydawał pieniądze zamiast zarabiać. Wreszcie przyzwyczaiłyście go do wielkiego rozumienia o sobie. Ale nim świat uzna jakąś wyższość, żąda wprzód świetnych rezultatów. Otóż triumfy literackie zdobywa się jedynie w samotności, wytrwałą pracą. Co da pani de Bargeton twemu bratu w zamian za tyle dni spędzonych u jej stóp? Lucyn jest zbyt Dumny, aby przyjąć jej pomoc, a my wiemy, że jest zbyt ubogi, aby nadal przebywać w otoczeniu, które jest dlań podwójnie rujnujące. Wcześniej czy później ta kobieta rzuci Lucjana, zabiwszy w nim miłość pracy. Rozwinąwszy skłonność do zbytku, lekceważenie naszego skromnego życia, smak rozrywek, żyłkę próżniactwa, tej rozpusty poetycznych dusz. Tak, drżę o to, aby ta wielka pani nie uczyniła sobie zabawki z Lucjana. Albo kocha szczerze i doprowadzi go do zapomnienia wszystkiego, albo nie kocha i unieszczęśliwi go, bo... On za nią szaleje. Mrozi mi pan serce, rzekła Ewa, zatrzymując się przy barierze nad szarentą. Ale póki matka będzie miała się wykonywać swe uciążliwe rzemiosło, póki ja będę żyła, owoce naszej pracy starczą może na wydatki Lucyana i pozwolą mu czekać chwili, w której zacznie się jego dobra dola. Nigdy nie braknie mi sił. Myśl, że się pracuje dla ukochanej istoty, rzekła Ewa z zapałem, obejmuje pracy całą gorycz i wszystkie jej przykrości. Czuję się szczęśliwa, myśląc, dla kogo zadaję sobie tyle męki, jeżeli w ogóle to jest męka. Tak, nie obawiaj się pan, zarobimy tyle, ile trzeba, by Lucjan mógł bywać w wielkim świecie tam jego los tam także jego zguba odparł dawid posłuchaj droga ewo powolne tworzenie genialnych dzieł wymaga znacznej już gotowej fortuny albo też szczytnej abnegacji ubóstwa wierzaj Lucian ma taki wstręt do braków i nędzy, z taką rozkoszą wdycha w siebie woń uczt świata, kadzidło powodzenia. Jego miłość własna tak rozrosła się w budłarze pani de Bargeton, iż raczej pokusi się o wszystko, niż by miał zstąpić z tych wyżyn. Owoce zaś waszej pracy nigdy nie zdołają nastarczyć. Jego potrzebom. Więc i pan jesteś fałszywym przyjacielem, wykrzyknęła Ewa zrozpaczona. Inaczej nie odbierałbyś nam odwagi w ten sposób. Ewo, Ewo, odparł Dawid, chciałbym być bratem Lucjana. Ty jednak możesz mi dać ten tytuł który pozwoliłby mu wszystko przyjąć ode mnie, który dałby mi prawo poświęcenia mu się z tą świętą miłością, jaką Ty wnosisz w swoje poświęcenia, ale z rozwagą opartą na rachunku. Ewo, drogie ukochane dziecko, spraw, aby Lucjan zyskał skarb, w którym mógłby czerpać bez wstydu, Sakiewka brata, czyż nie będzie jego własną? Gdybyś znała wszystkie refleksje, którymi nasunęła nowa pozycja Lucjana. jeśli chce bywać u pani de to biedny chłopiec nie może być dłużej moim protem, nie może nadal mieszkać w UMO. Ty nie powinnaś być robotnicą, matka nie powinna wykonywać swego rzemiosła! Gdybyś zgodziła się zostać mą żoną, ułożyłoby się wszystko. Lucian mógłby mieszkać u mnie na piętrze, tymczasem zaś, wybudowałbym mu mieszkanko nad oficyną, o ileby ojciec nie zechciał wystawić drugiego piętra. Urządzilibyśmy mu w ten sposób życie bez trosk, niezależny. Pragnienie pomożenia Lucianowi, Doda mi chęci zbogacenia się, jakiej bym nie miał, gdyby chodziło tylko o mnie, ale od Ciebie zależy dać mi prawo do tego poświęcenia. Może kiedyś uda się do Paryża, jedynej widowni, na jakiej może zabłysnąć i gdzie talenty jego znajdą ocenę i nagrodę. Życie w Paryżu jest drogie. Nie będzie nadto nastrojga, aby go tam wspomagać. Zresztą i tobie, i twojej matce, czy nie będzie potrzeba oparcia? Droga Ewo, ode mi rękę przez miłość do Lucjana. Później pokochasz mnie może, widząc wysiłki, jakie czynię, aby mu pomóc i aby ciebie uczynić szczęśliwą. Jesteśmy oboje ludźmi skromnych upodobań. Starczy nam niewiele. Szczęście Lucjana będzie naszym wielkim celem, a jego serce będzie skarbonką, w którą włożymy nasze mienie, uczucia, wzruszenia, wszystko. Względy świata rozdzielają nas, rzekła Ewa wzruszona tym, jak wielka miłość czyni się małą. Pan jest bogaty, a ja biedna. Trzeba bardzo kochać, aby zamknąć oczy na trudności tego rodzaju. Nie kochasz mnie więc jeszcze dosyć? Wykrzyknął Dawid zrozpaczony. Ojciec pański. Przeciwiłby się, może. Dobrze, dobrze, odparł Dawid. Jeżeli chodzi tylko o zgodę ojca, będziesz moją żoną. Ewo, droga Ewo, uczyniłeś mi życie bardzo lekkim od tej chwili. Miałem, ach, serce bardzo ciężkie brzemieniem uczuć, których nie mogłem ani nie umiałem wyrazić. Powiedz tylko, że kochasz trochę. A znajdę odwagę, by mówić o reszcie. W istocie, rzekła, zniewala mnie Pan, abym musiała się wstydzić, ale skoro mówimy szczerze, powiem, iż nigdy w życiu moim nie myślałam o innym niż o Panu. Widziałam w Panu jednego z owych ludzi, z których. Uczucia kobieta może czuć się dumną i nie śmiała marzyć dla siebie, biednej robotnicy bez przyszłości, o tak wielkim losie. Dosyć, dosyć, rzekł, przysiadając na barierze, do której wrócili. Chodzili bowiem tam i z powrotem, jak szaleńcy, przebiegając wciąż tę samą drogę. Co panu? Rzekła, dając po raz pierwszy wyraz. Owemu uroczemu niepokojowi, jakiego kobiety doświadczają o istotę będącą ich własnością. Samo dobre, odparł. Widząc przed sobą szczęście całego życia, umysł jest jakby olśniony, dusza nie może ochłonąć. Czemu ja jestem bardziej szczęśliwy? Rzekł z wyrazem melancholii. Ale wiem! Ewa spojrzała na Dawida z zalotną i pytającą minką, która żądała wyjaśnienia. Droga Ewo, otrzymuję więcej niż daję, dlatego będę Cię kochał zawsze lepiej niż Ty mnie. Mam bowiem więcej przyczyn kochać Ciebie. Ty jesteś aniołem, a ja człowiekiem. Ha, nie umiem tak ładnie mówić odparła Ewa z uśmiechem. Kocham pana z serca. Tyle, co Lucjana? Przerwał. Dość, aby zostać twą żoną, aby poświęcić się tobie i starać się nie sprawić ci żadnej przykrości w życiu, z początku nieco trudnym, jakie nas czeka. Czy spostrzegłaś, droga Ewo, że pokochałem cię od pierwszego dnia, kiedy cię ujrzałem? Któraż kobieta nie czuje, że jest kochaną? spytała. Pozwól mi rozproszyć skrupuły, jakie w tobie budzi mój rzekomy majątek. Jestem biedny, droga Ewo. Tak. Ojciec uczynił sobie przyjemność z tego, aby mnie zrujnować. Uczynił przedmiot spekulacji z mej pracy. Zrobił tak, jak wielu mniemanych dobroczyńców z obdarowanymi. Jeśli stanę się bogaty, to dzięki tobie. To nie jest fraza zakochanego, ale refleksja myślącego człowieka. Muszę ci wyjaśnić moje wady, a one są ogromne, jak dla kogoś, kto ma stworzyć swój los. Charakter mój na zajęcia, które mi się podobają, czynią mnie Niezdatnym do wszystkiego, co jest handlem i spekulacją, a jedynie chwycenie się jakiegoś przemysłu może nam dać bogactwo. Jestem może zdolny odkryć kopalnię złota, ale osobliwie niezręczny do eksploatowania jej. Ale ty, która przez miłość dla brata zniżyłaś się do najdrobniejszych szczegółów, która masz geniusz oszczędności, cierpliwą zdolność czekania, tak cenną dla prawdziwego przemysłowca, ty zbierzesz ziarno, które ja posieję. Nasze położenie, od dawna wszak czuję się członkiem waszej rodziny, trapi mnie tak bardzo, iż trawiłem dnie i noce na szukaniu drogi do majątku. Znajomość chemii i obserwacja potrzeb handlu naprowadziły mnie na drogę zyskownego odkrycia. Nie mogę Ci jeszcze nic powiedzieć. Przewiduję zbyt powolną drogę. Będziemy cierpieć może kilka lat, ale w końcu uda mi się odkryć metody techniczne, na których tropie nie jestem ja sam. Jeśli dojdę do celu pierwszy, staniemy się Panami wielkiego majątku. Nie powiedziałem nic Lucjanowi. Jego gorące usposobienie zepsułoby wszystko, przekształciłby moje nadzieje w rzeczywistość. Żyłby jak wielki Pan, zadłużyłby się może. Dlatego zachowaj sekret, Twoje słodkie i drogie towarzystwo. Samo jedno zdoła mi być pociechą w ciągu tych długich prób, tak jak pragnienie uczynienia cię bogatą, ciebie i Luciana, Doda mi wytrwałości i hartu. Odgadłam również, rzekła Ewa przerywając, że jesteś jednym z owych wynalazców, którym trzeba, jak memu biednemu ojcu, kobiety zdolnej opiekować się nimi. Kochasz mnie, tedy? Och, powiedz bez obawy mnie, który w imieniu Twoim widziałem symbol tej miłości. Ewa była jedyną kobietą istniejącą na świecie, i to, co było materialnie prawdą dla Adama, moralnie, stało się nią dla mnie. Mój Boże, kochasz mnie? Tak, rzekła przedłużając tę prostą sylabę sposobem, w jaki ją wymówiła, jakby chcąc odmalować rozciągłość swego uczucia. – Dobrze, więc siądźmy – rzekł, prowadząc Ewę za rękę ku długim balom drzewa, które się tam znajdowały poniżej kół papierni. – Pozwól mi oddychać powietrzem wieczoru, wsłuchiwać się w nawoływanie ptasząt Podziwiać promienie księżyca, odbijające się w wodzie. Pozwól mi napawać się tą naturą, w której każdym szczególe widzę wypisane swoje szczęście i która ukazuje mi się pierwszy raz w swoim przepychu, oświetlona miłością, upiększona przez Ciebie. Ewo, ukochana, moja. To pierwsza chwila niezmąconej radości, jaką los mi dał w życiu. Wątpię, aby Lucjan był kiedy tak szczęśliwy, jak ja w tej chwili. Czując wilgotną i drżącą w jego dłoni rękę Ewy Dawid uronił na nią łzę. Nie mogę wiedzieć sekretu, rzekła Ewa pieszczotliwym głosem. Masz nawet prawo do tego, gdyż ojciec twój zajmował się tą kwestią, która niebawem stanie się poważną. Upadek cesarstwa przyczyni się do rozpowszechnienia płócień bawełnianych z przyczyny taniości tej materii w stosunku do płótna linianego. W tej chwili papier robią jeszcze ze szmat konopnych i linianych, ale ten produkt jest drogi a koszt jego opóźnia olbrzymi rozwój, do jakiego siłą rzeczy idzie prasa francuska. Otóż nie można zwiększyć produkcji gałganów. Gałgany są rezultatem zużycia bielizny. Ludność danego do kraju dostarcza tylko ograniczoną ich ilość, a ilość może się wzmóc jedynie przez przyrost urodzeń. Aby osiągnąć widoczną różnicę przyrostu ludności, kraj potrzebuje ćwierć wieku i wielkich przeobrażeń obyczajów, handlu i rolnictwa. Jeżeli zatem potrzeby naszych papierni przerosną ilość gałganów dostarczanych przez Francję, czy to w stosunku podwójnym czy potrójnym, trzeba będzie dla utrzymania papieru w niskiej cenie wprowadzić w jego wyrób inny czynnik. To Rozumowanie opiera się na fakcie, na który patrzymy własnymi oczami. Papiernie tutejsze, ostatnie, w których będzie się wyrabiało papier ze szmatnicianych, widzą, jak bawełna zalewa masę w stosunku wprost zastraszającym. Na zapytanie młodej robotnicy, która nie wiedziała, co znaczy masa, Dawid udzielił jej w kwestii papiernictwa nieco wyjaśnień. Nie będą one może nie na miejscu w dziele, które swoje materialne istnienie zawdzięcza zarówno papierowi, jak tłoczni drukarskiej, ale ten długi nawias między zakochaną parą zyska może, jeśli się go po prostu streści. Papier, wynalazek niemniej cudowny od druku, któremu służy za podstawę, istniał od dawna w Chinach. Stamtąd podziemnymi chodnikami handlu dotarł do Azji Mniejszej, gdzie, wedle tradycji około roku 750, posługiwano się papierem z bawełny zmielonej i rozgotowanej na masę. Potrzeba zastąpienia pergaminu, który był niezmiernie kosztowny, doprowadziła przez naśladownictwo papieru bombajskiego. Nazwa bawełnianego papieru na wschodzie, do wynalazku papieru szmacianego. Jedni twierdzą, iż dokonali tego w Bazylei w roku 1170, jacyś zbiegowie greccy, drudzy utrzymują, iż pierwszy osiągnął to w Padwie w roku 1301, Włoch, imieniem Pax. Papier ów doskonalił się powoli, bez rozgłosu. Ale pewne jest, iż już za Karola VI wyrabiano w Paryżu z masy papierowej karty do gry. Kiedy nieśmiertelni Faust, Koster, Gutenberg wynaleźli książkę, rękodzielnicy nieznani jak tylu wielkich artystów owej epoki, zastosowali papiernictwo do potrzeb sztuki drukarskiej. W owym XV wieku tak tęgim a tak naiwnym nazwy rozmaitych formatów papieru tak samo jak nazwy dawane czcionką noszą piętno naiwności epoki jakoż mamy rozmaite nazwy papieru Reza, Jésus, Colombier, papier Ecu, coquille, couronne a wywodzą się one od winnego grona, wizerunku zbawiciela, gołąbnika, garnka, tarczy, muszli czy wieńca. Słowem znaku wodnego, który tłoczono pośrodku arkusza. Tak samo jak później za Napoleona umieszczano tam orła. Stąd papier zwany tegle. Podobnie nazywano czcionki cycero. St augustin Kanon od książek liturgicznych, dzieł teologicznych i traktatów Cycerona, którymi to charakterami drukowano rzeczone pisma. Italikę wynalazł Aldo Nanusjusz Wenecjanin i stąd jej miano. Przed wynalazkiem papieru fabrycznego o nieograniczonej długości największe formaty były Wielki Jezus lub Wielki Kolumbię. Ten służył jedynie do atlasów albo rycin. W istocie, rozmiary papieru drukarskiego zastosowane były do rozmiarów marmurowej płyty w prasie. W chwili, gdy rozgrywa się ta historia, istnienie papieru ciągłego. Wydawało się chimerą we Francji, mimo że już dionicy Robert de Son około roku 1799 wynalazł do tego celu maszynę, którą później Didot Saint léger próbował udoskonalić. Papier wylinowy wynaleziony przez Ambrożego Dido datuje się od roku 1780. Ten pobieżny rzut oka wykazuje niezbicie, że wszystkie te wielkie zdobycze przemysłu i inteligencji powstawały niezmiernie powoli, drogą niedostrzegalnego rozwoju, zupełnie tak, jak postępuje przyroda. Aby dojść do swej doskonałości, pismo, a może i mowa, potrzebowały tego samego szukania po omacku, co typografia i papiernictwo. Gałganiarze zbierają w całej Europie szmaty, starą bieliznę i kupują szczątki wszelakich tkanin, rzekł drukarz kończąc wykład. Te szczątki przebrane i posortowane gromadzą się u handlarzy szmat, hurtowników, którzy zaopatrują papiernie. Aby dać pani wyobrażenie o tym przemyśle, powiem, że w roku 1814 bankier Cardon, właściciel papierni w Buge i w Langlais, gdzie Léoriel de Lille usiłował od roku 1776 rozwiązać problem, który pochłaniał pani ojca, procesował się z niejakim pustem. Chodziło zaś... O pomyłkę wynikłą przy wadze gałganów w rachunku, który opiewał na 10 milionów liwrów, to jest około 4 milionów dzisiejszych franków. Fabrykant płucze szmaty i osiąga z nich jasny wywar, który się cedzi, zupełnie tak samo jak kucharka cedzi sos przez sito. Przez żelazne krosna zwane formą który wnętrze wyłożony z metalową plecionką mającą po środku znak wodny od niego to właśnie pochodzi nazwa papieru od wielkości formy zależy tedy wielkość papieru w epoce gdy byłem u Didotów zajmowano się już tą kwestią i zajmują się nią dziś jeszcze udoskonalenie którego szukał twój ojciec jest jedną z najbardziej palących dzisiejszych konieczności. Oto czemu? Trwałość płótna w porównaniu z trwałością bawełny czyni w rezultacie nić linianą tańszą od bawełnianej. Mimo to, ponieważ większość klientów to są biedacy, dla których zawsze odgrywa rolę doraźna suma, wolą dać mniej niż więcej. I w imię zasady vae victis. Ponoszą olbrzymie straty. Klasa mieszczańska czyni tak jak biedni. To też szmat płciennych brakuje. W Anglii, gdzie bawełna zastąpiła płótno u czterech piątych ludności, fabrykują już tylko papier bawełniany. Papier ten, który ma przede wszystkim tę wadę iż przeciera się i łamie, rozpuszcza się w wodzie tak łatwo. Iż książka z bawełnianego papieru zmieniłaby się po kwadransie moczenia w papkę, gdy stara książka nie zniszczyłaby się nawet zanurzona na dwie godziny. Starą książkę dałoby się wysuszyć i mimo, iż pożółkłaby i zbladła, czcionki byłyby jeszcze czytelne, dzieło nie uległoby zniweczeniu. Zbliżamy się do czasu, w którym. Wobec zmniejszenia majątków przez ich wyrównanie, wszystko zubożeje. Będziemy chcieli bielizny i książek tanich. Jak dziś żąda się małych obrazów z braku miejsca na duże. Koszule i książki staną się mniej trwałe. To wszystko. Rzetelność wytworów zanika na całej linii. Problem. Jaki się nastręcza, jest najwyższej wagi dla piśmiennictwa, nauki i polityki.